Tu bym chciała pokazać cięcie jabłoni. Jeśli chodzi o jabłoń, rozróżniamy dwa rodzaje pączków. Pączki kwiatowe i pączki liściowe. Dość łatwo jest to poznać, jak się przygląda. O, tutaj widzimy tak bardzo fajnie pokazany pączek kwiatowy. Ta roślinka pokazuje ładnie tu. Gruby, taki zdecydowany pączek. Natomiast pączki liściowe leżą prawie, że zupełnie na gałązce, są takie przyklejone. I teraz tak, jeżeli chodzi o formowanie jabłoni, to bierzemy pod uwagę jej kształt. Wycinamy gałązki, które się krzyżują, ponieważ one nam kiepsko zawiążą, i wycinamy tak zwane wilki, czyli gałązki, które idą w górę. No kwestia też, jak chcemy szeroko puścić tą roślinę. Ja tutaj akurat trzymam tą jabłonkę na bardzo niską roślinę. Ona jest regularnie przecinana, także ona właściwie ten swój kształt właściwy uzyskała, ale za to ma dość duże zagęszczenie gałęzi w środku. Niemniej, co byśmy tu wycięli? Wytnijmy wszystko, co idzie do góry, ponieważ te gałązki tak w tym roku nie zaowocują i nie mają specjalnej racji bytu, żeby zostały. Tu taka większa gałąź też. Popatrzmy, gdzie mamy pączki owocowe. Jeszcze tu są. Tylko czy chcemy wszystkie zostawiać? Ja akurat nie. Obetnę to tutaj. Od razu ten kształt, proszę popatrzeć, idzie tak bardziej w dół. To samo tu. Tą gałąź sobie zetniemy w całości. I tą, żeby nam za szeroko to wszystko nie szło. I teraz tak, gałęzie krzyżujące się. Proszę popatrzeć, tutaj mamy taką typową krzyżówkę. Jedna w drugą, to ani nie będzie dobrze kwitło, ani nie będzie dobrze owocowało. Ale patrząc na tą gałąź, mamy sporo pąków kwiatowych. Na tą troszkę mniej, ale też sporo. Niemniej w tym momencie ja bym obcięła tą gałąź w całości, żeby nam nie przeszkadzała. Ta niech zostanie na owocowanie. Podobną sytuację mamy tu. Stara gałąź, ale na niej raptem widzę jeden pąk kwiatowy tutaj. No tu nie bardzo. Obetnijmy ją aż dotąd. Tą obcinamy wszystko, co idzie w górę, a jest nam niepotrzebne. Znowu gałęzie krzyżujące się. Proszę popatrzeć, jak ta gałąź mocno nam tutaj wchodzi, a pod spodem już jest kolejne. Obetnijmy te gałązki. Jedna nawet jest uschnięta. To. I tu też nie widzę pąków kwiatowych. I to. Tu mamy troszkę pąków kwiatowych, to zostawimy. Ta jest nam niepotrzebna. To samo z tej strony. Obetniemy to aż tu. Tu. I tu. Ale jednocześnie, żeby tutaj troszkę mniejsza gęstość była, obetniemy tu. Czyli gałązki idące w górę, takie tak zwane wilki, i gałązki krzyżujące się obcinamy. Tutaj, ponieważ tu mamy pąki owocowe, obetniemy ją tu.
Tu mamy pąki owocowe. Obetnijmy ją tu. Tak samo zrobimy tu. Tu mamy taką gałąź krzyżującą się, ale tu mamy starą, już taką zużytą gałąź, z której nie będzie wielkiego pożytku. Obetniemy w całości tą. A tą troszkę skrócimy, bo tutaj nie widzę specjalnie pąków kwiatowych. Tu jest gałąź porośnięta ostro porostami, dużego pożytku z niej nie będzie. Tak samo z tej, one są za bardzo schowane w środku. Ta gałąź zostanie w całości wycięta, tylko tutaj trzeba wziąć lepszy sekator, większy. Tą gałąź usuniemy zaraz w całości. Natomiast tu dalej. I teraz tak, wszystkie te gałęzie, które nam tu przeszkadzają, ucinamy nisko. To jest stara jabłonka, także ona jest mniej więcej co rok cięta. Także nie ma dużo gałęzi do usunięcia, ale jednak troszkę tych starych, brzydkich gałęzi ma, które by wypadało usunąć zupełnie. One są brzydkie, porośnięte mocno porostami, takie nie za fajnie wyglądające. Te usuwamy. Takie zupełnie idące w dół też możemy pousuwać. To sobie zostawimy. To też. To mi zostanie. Natomiast tu mamy takie wyraźne wilki. Młode gałęzie, które wybiły mocno w górę, z których nie będzie żadnego pożytku w najbliższym czasie. Bardzo nam zagęszczają koronę. Usuwamy je całkowicie. I tak wygląda nasza 30-letnia jabłoń po przycięciu pędów. Jest znacznie prześwietlona. Są usunięte wilki, czyli gałązki, które rosną mocno w górę i nie mają pąków kwiatowych. W tej chwili słońce będzie docierać do wszystkich zawiązanych owoców. Oczywiście nie jest to tak duże cięcie, jak w momencie, gdy mamy sady produkcyjne, bo przy sadach produkcyjnych tniemy rośliny znacznie, znacznie bardziej, bo zależy nam na tym, żeby zawiązały niewiele owoców, ale te owoce, żeby były duże. Natomiast, ponieważ ja nie mam wielu jabłoni, bo raptem mam 3 rosnące w ogrodzie, zawsze mogę ten nadmiar zawiązków, które nam nie spadną, a będzie ich za dużo, przerwać ręcznie i zostawić tylko te, które nam są potrzebne. To tyle, jeżeli chodzi o cięcie jabłoni w ogrodzie. Zapraszamy po więcej informacji do newslettera na stronie kolorowyogród.com. Polub proszę nasz film i subskrybuj kanał.